Alias hardkorowy papa, Don Dada, świeżo upieczony tarwa. Rym składam, PDG wandal wymiatam, ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pach, pach, poskładane. Jadę do piątej nad ranem, wiesz co jest grane? To pewne jak amen w pacierzu. Wiesz się nie pozuj, wiesz się wyluzuj. Ej, dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to dziadzi orędzie, ziom. Mącić wodę, to lepiej w ogóle idź stąd. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń patowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy, walę w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, później własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to dziadzi orędzie, ziom. Dziadzia, oddany sugar rap muzyki. Noszę w sobie korzeń, który sięga aż do Afryki. Każdy dzień czci i tańcz, o swoje walcz. Nie unikniesz życiu z systemem strach. Rewolucja jest w nas, to nie kpina na podpuchę. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie, to dziadzi orędzie, ziom. Może muzykę nastawię. Bardzo proszę.
orzechu, orzechu, orzesz. Piękna butelka. FX Protect, słuchaj. Tire and Rubber Cleaner. Czyli co? Cleaner do opon. Coś poczytamy, stosować w zacienionym. Dobra, to wiadomo. Wiadomo, do czego służy produkt. I teraz tak. Gotowy do użycia, tak, możliwe rozcieńczenie od 1 do 4 do 1 do 10 w zależności od stopnia zabrudzenia. Ja oczywiście, przyjechało do mnie auto, czekałem. Ten produkt czekał właśnie na skodzinkę. 20 km ponad przejechane, czy myty był, na myjni tam było płukany. Przyjechał do mnie na serwis, tak, po takim okresie, długim okresie. Raczej, może nie długim, auto robi cały czas ekspresówkami, śmiga, na okrągło, tak. Robi naprawdę dużo kilometrów. On z punktu A do punktu B i tylko ekspres. I lata, więc kilometrów robi, szybkości też znaczne, jak to na ekspresówce. Co do produktu, słuchaj. Znaczy, widziałeś, co jest grane, nie? On zapachem przypomina mi Dayron od FX Protect, który jest bardzo fajny. Tak? Dayron zajebisty od FX Protect. Naprawdę, tutaj tak z Corolsolem go, kurczę, równał. No, naprawdę. Jeżeli chodzi o ten produkt, no wiadomo, niektórzy powiedzą, ma być bezpieczny i te sprawy, zapachy. No tak, ale nie myję opon tak, jakbym chciał pod dressing. Właśnie. Widziałeś, wjechałem z konkretnym wyjadaczem, który śmierdzi niestety, ale wyciągnął jeszcze tyle błota, że tak naprawdę po tym produkcie myślałbym, że mam czystą oponę, a położyłbym dressing na brudną. Ten produkt widzę właśnie w takim rozcieńczeniu 1 do 10. Jak masz położony dressing do odświeżenia opony? Jak lubisz często smalcować, to takim produktem właśnie możesz sobie odświeżyć. I teraz tak, ten zapach jest tam złamany, jagoda, owoce leśne, ale przy szczotkowaniu koncentratem śmierdzi. Tak, uwalnia się ten zasadowy chemiczny zapach, niestety. I moje nozdrza już nie czują tych owoców leśnych, tylko właśnie ten zasadowy jest mocny, agresywny. Więc połowicznie przełamali ten zapach, starali się, no wiadomo, jak to przy takich produktach ciężko jest ciężko jest uzyskać moc produktu właśnie równocześnie, żeby ładnie pachniał, tak mi się wydaje, bo z reguły tire cleanery, które są tak zwanymi killerami, śmierdzą, są, no nie da się ukryć, nie są przyjemne, ale robią mega robotę. I jak ja widzę ten produkt, jako słaby produkt, ja zrobię kiedyś porównanie tych takich lightowych cleanerów do opon, z tego względu, że one właśnie będą służyć, kurczę, bardziej do takiej bieżącej pielęgnacji, dla mnie, niż do wymycia szczura. Wiadomo, no to zależy, co kto robi. Jeżeli masz swoje prywatne auto i opony masz na bieżąco myte, no to wiadomo, niepotrzebny ci jakiś killer, ale tak czy tak na dzień dobry warto umyć killerem, więc też jest ważne, żeby mieć takiego zawodnika, który, powiem, o może tak nawet, że TFR lepiej obrobi oponę niż ten produkt. Tak, dokładnie. Totalna zasada, wiadomo, no, to nie jest powiedziane, że te produkty do opon też możesz używać jako oprysk, naprawdę. I też będzie ok. No to są takie właśnie, kurcze, niuansiki, można powiedzieć, gdzie no, jeden produkt może służyć do paru rzeczy, ale tu nie tędy droga. Kurczę, liczyłem, że będzie lepiej i tak jak mówię, dla mnie słaby produkt do bieżącego mycia. Oczywiście szczurów, tak jak widziałeś, nim nie wyczochrasz do końca, widzisz białą pianę, wlatujesz z killerem i pojawia się tyle gnoju, że ja wymiękłem, naprawdę. Ja nie sądziłem, że produkt tak mało zebrał. Ja byłem troszeczkę, no taki zdegustowany, bym nawet powiedział. Naprawdę, czułem się tak, jakbym w ogóle tej opony nie umył. No więc właśnie, teraz tak, po takim produkcie w koncentracie. Wyobraź sobie wjeżdża z dressingiem na brudną oponę. Ona się wydaje niby czysta. O której będziesz jeść? O której będę jadł? A która jest godzina? Druga. Czyli 14. No już jest zupa. No dobrze, okej. Okay. No, pięknie. Super. Już mam zaproszenie na obiadek. Zupka. Dzisiaj zalewajka z kiełbachu. A właśnie, na czym to skończyłem? A, no że wyobraź sobie, jak produkt rozcieńczył. No to już w ogóle dno i wodorosty. Więc tutaj, kurczę, no niestety leży. I tak jak mówiłem wcześniej, postaram się zrobić porównanie produktów tych takich niby przyjaznych, bezpiecznych do opon, żeby wybrać takiego jednego skurczybyka, który powiedzmy jest najmocniejszy. Bo nie będę ukrywał, że będę tu patrzył na, nie wiem,
Kurczę, może i też warto spojrzeć na walory zapachowe i jakość mycia. Może i tak. Klintek miał taki, który w ogóle nie pachniał. Ale również dobrze, tak samo kiepsko. Chociaż nie, chyba lepiej może i niż ten. Znaczy, to trzeba porównać. O, nie będę tutaj czarował, to trzeba porównać. Klintecha zresztą już nie ma. Także też nie ma sensu porównywać. No dobra, wyspęciłem się, słuchaj, zaczynam kombinować. Dla mnie produkt, czy może nie istnieć? Tak, może nie istnieć, bo ja nawet jak czyszczę swoje opony po dressingu, chcę wiedzieć, że ta opona jest na maksa. Znaczy nie ma mowy, żeby tym produktem zdjąć konkretny dressing jakiś, który naprawdę opona wypije, żeby zdjąć go całkowicie. Nie ma opcji. Właśnie do odtykania, do odświeżenia opony, żeby odmulić dressing jak najbardziej. Wtedy sobie rozcieńczamy 1 do 4, 1 do 10 i bieżące mycie ogarniamy. Na pewno szkoda pieniędzy na szczury przy tym produkcie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!